konferencja jest odpowiedzią na wczorajszą konferencję prasową kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do parlamentu, w której to no, podsumowane, podkreślone zostały kłamliwe w mojej ocenie elementy, które się pojawiają w kampanii mówiące o likwidacji rehabilitacji dziecięcej, ba, o likwidacji sanatoriów, tak? Po pierwsze, ośrodki rehabilitacyjne to w żadnym momencie swojego funkcjonowania nie były sanatoria. To jest potoczna nazwa, która jest prowadzona i dla osób, które w takim razie mają małą wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i organizacji świadczeń zdrowotnych w Polsce, no to jest przejaw braku pełnej informacji i wiedzy. Stąd też stop kłamliwej kampanii o likwidacji rehabilitacji dziecięcej. Dlatego, że tego rodzaju informacje, które zostają przedstawiane, szkalują dobre imię jednostek ochrony zdrowia, które robią wszystko, aby dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniać na jak największym poziomie. Po pierwsze. Po drugie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie kontraktuje takiego, nieładnie mówiąc, produktu jak rehabilitacja dla dzieci i młodzieży. Zawirowania, które trwały w minionych latach, doprowadziły do tego, że rehabilitacja jest pełnym pakietem rehabilitacji dorosłych i rehabilitacji dzieci. Oczywiście był taki moment, w którym także i na skutek mojej własnej interwencji, jak również Rady Społecznej Polskiego Oddziału Funduszu, rehabilitacja dziecięca została przywrócona jako odrębny, nieładnie mówiąc, produkt kontraktowy Narodowego Funduszu Zdrowia. I to było dowodem na to, że rehabilitacja dziecięca jest bardzo ważna i jest priorytetem dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety od roku 2016 bodajże, mam pewien komplet informacji, które Państwu przekażę w związku z tym. Ta rehabilitacja dziecięca nie jest już odrębnym produktem. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w roku 2016 wprowadził rozporządzenie, w którym nie ma rehabilitacji dziecięcej jako odrębnego produktu. To powoduje, że takie ośrodki jak nasze ośrodki w Suchym Borze, w Jarnołtówku stawały do rywalizacji z rehabilitacją dorosłych, które wymaga zupełnie innego przyrządowania, zupełnie innej gotowości do prowadzenia działalności. I to była pierwotna przyczyna, dla której w roku 2014, zmniejszył się kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie Żaneto, jeśli można, w korespondencję w tej sprawie, które prowadziliśmy, przedstawiliśmy także w formie prezentacji, materiały za chwileczkę Państwu także przekażemy, natomiast w odniesieniu do materiałów, które chcieliśmy Państwu zademonstrować, to, że nie ma odrębnej rehabilitacji dziecięcej, to powoduje, że deklaratoryjny priorytet przedstawiany przez obecną władzę także ma się nijak do podejścia do rehabilitacji dziecięcej. Poproszę o następny slajd. Proszę bardzo, proszę Państwa, to jest wartość zawartych umów z podmiotami, które realizują rehabilitację dzieci i młodzieży w minionych latach, który pokazuje, jaka jest skala, niestety malejąca, ale finansowanych świadczeń przez Polski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście, że wykonawcą tych świadczeń są m.in. nasze placówki lecznicze, jak wiele innych podmiotów, które działają w obszarze rehabilitacji. Ponieważ to, że nie ma odrębnej rehabilitacji dziecięcej, skutkuje tym, że działające jednostki, organizacje, które udzielają świadczeń w obszarze rehabilitacji dorosłych, realizują rehabilitację dorosłych i rehabilitację dzieci. Ale tego rodzaju placówki mają w tym momencie dużą trudność w wykonywaniu realizowanych usług. Jeżeli popatrzymy na wartość kontraktów, które realizowane jest, ja muszę wszystko wskazać, które realizowane jest na rzecz mieszkańców naszego województwa w województwie opolskim i poza województwem opolskim, to proszę zwrócić uwagę, że zarzut, że nie mamy dostępu do rehabilitacji dziecięcej, jest całkowicie chybiony, bo ten dostęp jest. Wręcz w chwili, gdy podejmowana została decyzja przez zarząd spółki odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Suchym Borze, decyzja ta skutkowała tym, że rehabilitację dziecięcą przeniesiono do szpitala w KUP, gdzie stworzone zostały warunki, zgodnie zresztą jeszcze z sytuacją, w której byłem, ponieważ ta sytuacja finansowania świadczeń i dostępu do świadczeń rzeczywiście była trudna. Warunki bytowe, lokalowe dla wielu Państwa są znane, ale proszę bardzo, następny slajd. Ten 2014 rok, który był kluczowym rokiem w ograniczeniu pieniędzy na finansowanie świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, skutkuje tym, że nigdy nie doszliśmy do tego poziomu finansowania świadczeń, które miało miejsce wcześniej.
którym działalność utrzymywana była w wielu ośrodkach. Dzisiaj ta działalność rehabilitacji dziecięcej ściśle nakierowana na dzieci w przypadku naszych jednostek realizowana jest tylko i wyłącznie w szpitalu w KUP w formie działalności oddziału dziennego. Proszę bardzo, następny slajd. Natomiast, proszę zwrócić uwagę Państwa, mówimy o skali kontraktu rocznych w stosunku do działalności rehabilitacji dziecięcej. Ostatnia kolumna, pokazana na ostatnim słupku, to jest proporcjonalne przedstawienie kwoty inwestycji 14 milionów złotych, które zgodnie z opracowanymi danymi wymagałyby, takiej kwoty wymagałaby inwestycja w Suchym Borze, aby doprowadzić do godnych warunków pobytowych dla dzieci, godnych i bezpiecznych. W związku z tym, jeżeli patrzymy na perspektywę finansowania świadczeń, to nie ma się co dziwić, że żaden z zainteresowanych inwestorów, którzy po drodze się pojawiali w przypadku długotrwałego procesu zainteresowania ośrodkami rehabilitacyjnymi, nie był zainteresowany zainwestowaniem tak dużych pieniędzy wobec perspektywy tak niewielkich rocznych przychodów z działalności. Pytanie w tym momencie, czy właściwe jest podejście władz w naszym kraju do finansowania świadczeń, ani nie władz regionalnych, ani władz związanych z funkcjonowaniem miejscowym, ale finansowania świadczeń zdrowotnych, czyli generalnej decyzji centralnej. Poproszę następny. Proszę Państwa, tu jest krótka oś tylko od roku 2012. Jak wyglądały działania? Poszukiwanie środków na inwestycje, które w osobie m.in. obecnego tutaj pana prezesa Marka Drobika, prezesa Sorbackiego Centrum Medycznego, ale jego poprzednika także, Mirosława Wójciaka. Poszukiwanie środków na inwestycje, aby można było utrzymać substancje, aby można było podnieść standard oddzielanych świadczeń. Wcześniej działania, które były prowadzone już w roku 2004. Po raz pierwszy pojawił się inwestor, który część udziałów, 100% udziałów samorządu województwa przejął i inwestował następnie po to, żeby standard warunków podnieść. Dwa lata później po podniesieniu standardu warunków zostały te udziały odkupione i samorząd województwa wielokrotnie przeprowadzał procedurę próby zbycia udziałów w całości, sprzedaży całego przedsiębiorstwa po to, aby zapewnić ciągłość i realizację świadczeń w tych lokalizacjach. Proszę Państwa, okazało się niemożliwe. Żaden z podmiotów nie przedstawił takich warunków, które były niezgodne i w bezpieczny sposób mogłyby poprowadzić działalność. Zostaliśmy w takiej sytuacji, jak Państwo wiecie, że została najpierw zawieszona działalność, przeniesiona działalność do Suchego Boru z Jarnówka, a następnie z uwagi na bardzo zły poziom warunków pobytowych, awarii instalacji, ryzyka prowadzenia dalszego działalności, znaleźć się przed sytuacją przygotowania pomieszczeń i przeniesienia działalności do KUP. I taka działalność została przeniesiona, a następnie zgodnie z całą procedurą, zgodą sejmiku na zbycie, na sprzedaż nieruchomości, podjęciem decyzji o przeprowadzeniu całego trybu, informacją na całego tego trybu, tego przedsięwzięcia związanego z sprzedażą całego bonu, Państwu tutaj w dokumencie zaraz przedstawimy, przygotowanym przez Pana Prezesa, jak wyglądało chronologicznie te zdarzenia. Wszystko było pod ścisłą kontrolą i oceną także merytoryczną radnych, którzy poprzez interpelację zwracali się i otrzymywali wyjaśnienia co do całego trybu działania. Były wielokrotne pytania dotyczące kontynuacji zatrudnienia pracy pracowników, którzy w całości w tej części medycznej zostały zaproponowane warunki pracy w KUP i tą pracę przyjęli, czyli kadra merytoryczna, warunki poprawione, to wszystko, co stworzyło sytuację kontynuacji działalności. W związku z tym nie ma mowy i nigdy nie było mowy o likwidacji działalności leczniczej. Jeżeli przejdziemy dalej, to te decyzje, o których tutaj mówiłem, to jest tutaj zapisane. I były te sprawy nieustająco przedmiotem kontroli i oceny, interpelacji. I z tego punktu widzenia uważam, że sprawa jest całkowicie czysta. W związku z tym stawianie w tej chwili zarzutów, jakoby moja skromna osoba, jako wicemarszałek województwa polskiego, i stwierdzenia, że jestem likwidatorem, zupełnie nieodgodny ze stanem faktycznym, absolutnie są w mojej ocenie dzisiaj wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb kampanii i prowadzonego kampanii negatywnej, hejtu, który się pojawia, który także uderza w moją osobę. Proszę następny slajd. Tak właśnie, pojawiło się to pytanie, które w dniu wczorajszym zadał kandydat Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu. Tak, w jaki sposób pan kolega zabezpieczył interes publiczny? Nie, proszę Państwa, interes publiczny jest zabezpieczenie wysokiej jakości usług zdrowotnych.
I to w trosce o wysoką jakość usług zdrowotnych zostało zrobione. I nie kolek, tylko Zarząd Województwa, wcześniejsze Rady Nadzorcze, Stoglaskiego Centrum Medycznego, w skład których ta jednostka w sumie może wchodziła, podjęły tę decyzję wspólnie, kolegialnie. Argumenty były proste i oczywiste. Stan substancji budowlanej, ryzyko i niebezpieczeństwa z tym związane, zagrożenie dla funkcjonowania, w związku z tym inne decyzje nie można było podjąć. Na dodatek, w sytuacji, gdy ten działalność została przeniesiona, zostały pokazane argumenty mówiące o tym, że utrzymywanie nadzoru, utrzymywanie tego pustostanu skutkowałoby kwotą wyszacowaną przez zarząd spółki w wysokości ponad 200 tysięcy złotych rocznie. W związku z tym nie było odwrotu od działalności następnego roku, jakim była decyzja zarządu spółki oparta opinią Rady Nadzorczej i opinią Zarządu Województwa Opolskiego o tym, że należy tą nieruchomość zbyć. Środki, które pochodziły ze zbycia obydwu nieruchomości, zarówno w Jarnutów, jak Państwo pamiętacie, na rzecz powiatu, na rzecz Głuchołaz, gminy Głuchołaz, która została sprawa z pierwotnego kupu i nabycia tej jednostki przez inny podmiot zainteresowany, przejdźmy dalej. Pani Izo, bardzo proszę, następny slajd. Tu są zdjęcia, może dzisiaj te mało czytelne, warunków pobytowych. Nie pokazywałem więcej, dlatego że nie chciałem jakby straszyć tym wszystkim, ponieważ ten obraz ma dwa tła. Tak? Jedno to jest stan, fatalny stan budowlany, stan substancji, ale zainwestowanie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży tych nieruchomości, nawet za tak niską cenę, która była ceną jedyną możliwą rynkową, całość transakcji przeprowadzona przez Zarząd Stoglaskiego Centrum Medycznego pokazał, że tylko w taki sposób można tą nieruchomość zbyć za takie pieniądze, jakie rynek w tym momencie był zdecydowany na ten ośrodek wydać. Zyskane pieniążki, które przy zaangażowaniu dodatkowe 500 tysięcy złotych samorządu województwa polskiego pozwoliły na przygotowanie obiektu do takich warunków, które tutaj na tym slajdzie możemy przedstawić, w którym dzisiaj jest gotowość do realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji dziecięcej całodobowej. Całodobowej rehabilitacji dziecięcej w województwie opolskim nie było. Ta rehabilitacja zarówno w Jarnutówku, jak i w Suchym Borze, to była rehabilitacja w trybie dziennym. To, że część dzieci przebywało w trybie całodobowym, wynikało tylko i wyłącznie z możliwości zorganizowania tej opieki, zapewnienia tej opieki i pobierania symbolicznych opłat lub nie, bo wiele osób takich opłat nie wnosiło, aby tą działalność można było prowadzić. Generalnie zaletą i możliwość prowadzenia polegała na tym, że duża ilość dzieci poddawanych rehabilitacji w tych ośrodkach powodowała, że dzięki kumulacji dużej ilości pacjentów można ją było na tym poziomie dostępności i tym poziomie jakości usług przeprowadzić. Proszę Państwa, czy my, jako Zarząd Województwa, ja mówię w tej chwili jednoosobowo w imieniu Zarządu Województwa Polskiego, mogliśmy inaczej, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy? Proszę Państwa, wydatkowaliśmy w tym czasie, w latach 2014-2018, następny proszę, ja może tutaj pokażę, tak, wydatkowaliśmy kwotę 36 milionów złotych, która szła bezpośrednio na podniesienie warunków pobytowych, zakup sprzętu, jak również dofinansowanie, chociażby sfinansowanie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego, ale także wniesienie kwotą niesamowicie 8-9 milionów złotych, nawet w ostatnich już dwóch latach, środków do budżetu jednostek podległych sobie po to, aby ściągnąć inwestycje rzędu 89 milionów złotych. To są wszystko działania związane z ratowaniem życia i zdrowia. Bez tych pieniędzy, które samorząd województwa wydatkował na te cele, nie byłoby możliwe osiągnięcie takich warunków. Ale wróćmy może jeszcze raz dwa slajdy w tym podobaniu. Ponieważ przedmiotem także zapytania pana kandydata do Sejmu, pana Janusza Kowalskiego, było to, jakie były gwarancje, jakie były uzgodnienia, warunki dla funkcjonowania ośrodka w Suchym Borze. To proszę Państwa, to jest pismo, skan pisma, za chwileczkę pokażę szczegóły jeszcze powiększone, pisma kierowanego bezpośrednio do prezesa Stoglaskiego Centrum Medycznego, wówczas pana Wiesława Wójciaka, zapewniające o tym, o chęci wejścia w inwestycje, przejęcia tego budynku, wejścia w inwestycje, wykonanie inwestycji pod kątem rehabilitacji, jak również innej, na przykład dom seniora, wskazując na kontynuację działalności i w związku z tym, że firma, która wystąpiła z taką inicjatywą, z taką propozycją,
nie mając doświadczenia w branży medycznej, proponowała w sposób oficjalny współdziałanie w dalszym etapie po wykonaniu remontu i przygotowaniu pomieszczeń w współpracy z Dąbrowskim Centrum Medycznym dla prowadzenia tejże działalności w miejscu, o którym dzisiaj mówimy, w Suchym Borze. I proszę Państwa, padło pytanie o gwarancje, jakie mieliśmy. Proszę Państwa, artykuł 157 Kodeksu Cywilnego mówi o to w sposób wyraźny, że wartość nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem. Nie może być przeniesiona pod warunkiem. Umowa zawarta z takimi uwarunkowaniami, o którym się teraz dzisiaj pytamy, czy pan, padło pytanie wczoraj, czy takie zabezpieczenie zostało w umowie wprowadzone, nie ma mocy prawnej taka umowa. W związku z tym, jedynym co mogło być, było przedmiotem szczególnej troski i rozmowy z wójtem, rozmowy z radnymi, było zabezpieczenie tego, że zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, które gwarantują, że ten rodzaj działalności to ma być kontynuowany, będą utrzymane. I całe zamieszanie w roku bieżącym także pojawiło się z tym, że tenże inwestor, który wystąpił i który wszedł w prawa własności, wystąpił z zapytaniem do gminy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. I proszę Państwa, odpowiedź, jaką otrzymał, to jest zapewnienie o nawiązaniu do tej umowy. I wystąpił do wójta gminy w Chrząstowice o odstępstwo, o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego i otrzymał od wójta odpowiedź, którą wójt nam już przekazał, że absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, tu jakby w odniesieniu do tego, jaka działalność tam może być prowadzona, sprawa jest jasna i oczywista. To także z naszego zaangażowania i woli tego, żeby ta działalność w części rehabilitacyjnej mogła tam w przyszłości powrócić, takie warunki zostały utrzymane. Czy nabywca tej nieruchomości zrealizuje to? Powiedziałem tak, przy całym szacunku, każdy dokonujący zakupu, każdy, kto kupuje samochód, nie może oczekiwać, że ten, który mu go sprzedał, w jakikolwiek sposób kierunkuje jego działania. My mamy plan zagospodarowania przestrzennego i uważamy, że to jest dokument święty, jeśli chodzi o zabezpieczenie możliwości i zabezpieczenie właśnie dalszego funkcjonowania tego ośrodka. Proszę Państwa, te powiększenie zasobów z tych kwoty 9 milionów złotych, to są kwoty z ostatnich 2 lat, to jest te 89 milionów. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby była możliwość znalezienia w budżecie historycznie wstecznie kwoty 14 milionów złotych, nie bylibyśmy w stanie z budżetu samorządu województwa sfinansować zaangażowanie pieniędzy potrzebnych dla inicjatyw związanych z ratowaniem życia i zdrowia. Nie zostawiliśmy dzieci samych absolutnie i rzecz jest w tym, że działając w obszarze tego zdrowia publicznego i tych inicjatyw, dbałości o to, aby rehabilitacja dziecięca była godnie traktowana, robiliśmy naprawdę dużo i w odniesieniu nawet mojego osobistego zaangażowania pod kątem organizacyjnym i finansowym. Prowadziłem korespondencję, całość korespondencję z wyglądu, w całej prezentacji również mamy dla Państwa te materiały. Pokazujemy, że robiliśmy wszystko. Natomiast powstają, jeśli można, Pani Izo, pytania, które chciałbym zadać na koniec, reasumując, rekapitulując, do występującego wczoraj z konferencją prasową. Otrzymałem również pytanie z terminem, wyznaczonym terminem odpowiedzi w ciągu 24 godzin. A propos tego terminu muszę Państwu jedną rzecz powiedzieć. W dniu wczorajszym zadałem pytanie, gdzie jest to wystąpienie do mnie, w mediach ja mogę przyglądać, oczywiście przeglądam i widzę co jest, tak, w mediach społecznościowych, w Państwa relacjach, w czasie konferencji. Wiem tylko tyle, że do biura sejmiku spłynęła interpelacja radnych związana z oczekiwaniem odpowiedzi. Ja nie znam takiej formuły 24-godzinnej odpowiedzi, natomiast ma to znamiona tylko i wyłącznie kampanijne pokazujące, jak wielką siłę chce pokazać kandydat, egzekwowaniu ode mnie odgłoszenia. Ja podjąłem to wyzwanie i przygotowałem materiał odpowiedzi dla Państwa na ten temat. Bardzo szczegółowy materiał jest w opracowaniu czterostronicowym. Każdy z Państwa za chwileczkę ten materiał otrzyma także. Są wszelkie informacje związane z całym przebiegiem tego, o czym dzisiaj tutaj mówimy. Ale ja mam pytanie do Pana Jerzego Kowalskiego. Co zrobił, aby dzieci w województwie kowalskim miały zagwarantowane środki na rehabilitację? Dzisiaj mówimy o tym, co było 2 lata temu, tym co było w roku ubiegłym, o tym jakie pojawiły się sygnały w roku bieżącym niebezpieczeństwa. Natomiast jaką wiedzę i jakie możliwości, jakby interweniowanie w tym wszystkim ma Pan Janusz Kowalski i co zrobił, skoro uważa, że źle się stało, że ten ośrodek przestał działać, że są takie zagrożenia. Co zostało z zapowiedzi relacji reaktywowania działalności w Jarnołtówku? Proszę Państwa, deklaracje zarówno przez panią poseł Katarzynę Czawarę, jak również panią wojewodę Tomowską.
deklarację, że będą środki, będzie wsparcie i ośrodek będzie reaktywowany i będzie prowadzona różnego rodzaju działalność. Powielany także przez starostę powiatu Neskiego, że ta działalność tam wróci, że będą środki. My również dopytywaliśmy się o możliwości wsparcia, uzyskania pieniędzy, także budżetowych, na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw. I zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź negatywną. Zwracaliśmy się o wsparcie finansowe z rezerwy budżetu państwa na działalność medyczną innego ośrodka rehabilitacyjnego w Korfantowie. Potrzeba, olbrzymia potrzeba inwestycyjna pawilonu łóżkowego. Odpowiedź negatywna. I proszę Państwa, no to co zrobiono poza deklaracjami i gotowością do podjęcia działań? Czy Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad planem likwidacji województwa polskiego? Pytanie spoza mojej branży wprost, ale ze względu na to, że jestem samorządowcem, to muszę o to zapytać. Często pan Kowalski straszy w swojej kampanii taką wizją. Proszę jednoznacznie ustosunkowanie się do tego tematu. Dlatego, że wywoływanie stanu zagrożenia po to, aby promować swoją własną osobę, myślę, że nie jest tym, czego oczekują mieszkańcy naszego regionu. Myślę, że jesteśmy winni mieszkańcom naszego regionu spokoju i stabilizacji. Nie możemy ich straszyć tym, co... A jeżeli jest coś w tym prawda, to ja bym chciał znać odpowiedź na to pytanie. I niech pan Janusz Kowalski powie mieszkańcom Polszczyzny, jaki jest stosunek do afery w Ministerstwie Sprawiedliwości, tak, ostatniej. I dlaczego wybrał pan Janusz Kowalski hejt jako sposób prowadzenia kampanii wyborczej. My dzisiaj mówimy o potrzebie organizacji dobrej zdrowia psychicznego w naszym kraju. Mówimy o potrzebie wzmocnienia roli telefonów konsultacyjnych, infolinii, wsparcia dla osób, które tej pomocy potrzebują. Mówimy o tym, że za dużo jest hejtu, za dużo przemocy, za mało merytoryki w dyskusji, a tu mamy, w mojej ocenie, totalny hejt, gdzie ja, jako reprezentant mniejszości niemieckiej ubiegający się o mandat w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, stałem się celem. Pytanie, czy tylko dlatego, że jestem przedstawicielem mniejszości niemieckiej, czy może pan Janusz Kowalski ma jakieś obiekcje co do mniejszości niemieckiej i obecności mniejszości niemieckiej na scenie politycznej naszego województwa? No jeżeli tak, to może chciałbym poznać odpowiedzi na te pytania. Pytań rodzi się więcej, ale myślę, że jesteśmy na początku kampanii wyborczej i myślę, że pytań i odpowiedzi będzie jeszcze bardzo dużo, a Państwo będziecie mieli duże możliwości, aby weryfikować zdania i opinie na ten temat. Mam do Państwa całość kompletu. Ja jeszcze poprosiłbym tylko pana Marka Drobika o relacjonowanie jakby całego przebiegu zbycia nieruchomości w Suchym Borze, jak również tego, jaką dzisiaj ofertę przedstawia ośrodek rehabilitacyjny w KUP. I to, co proszę Państwa, nie było przedmiotem tutaj dzisiaj informacji, dlatego że my nie chcemy, aby Narodowy Fundusz Zdrowia, Polski Oddział, patrzył na nas z nieprzychylnością. A obawiamy się tego, jeżeli w jakikolwiek sposób podjęlibyśmy próbę zwrócenia uwagi na ważne problemy finansowania świadczeń zdrowotnych w rehabilitacji dziecięcej. A my zabiegamy już, pan prezes zabiega o to od pewnego czasu, aby uzyskać kontrakt na rehabilitację dziecięcą. Ja bym do tych pytań jeszcze chciał dodać, kiedy w naszym kraju, w naszym województwie, adekwatnie do kosztów prowadzenia działalności, prowadzenia takiej rehabilitacji, będą trafiały adekwatne pieniądze po to, aby tę działalność można było na bieżąco utrzymać. Bo gdybyście Państwo prześledzili cały tryb, cały przebieg próby zbycia, szukania kogoś, kto zechciałby prowadzić działalność rehabilitacyjną w tych obiektach rehabilitacyjnych, to jedno jest tylko uzasadnienie, dlaczego takiej próby nikt nie podjął. Totalny brak możliwości zbilansowania prowadzenia działalności przez podmioty, które takie działalność prowadzą. Niestety tak jest, że ta działalność nie jest działalnością rentowną, atrakcyjną finansowo, w związku z tym jest ostatnią z możliwych działalności, które prowadzą podmioty lecznicze.